siedzę i czekam. Nic nie robię. Jestem tylko skupiony na drzwiach. Nie pozwalam sobie na żadne rozproszenie, ponieważ on zaraz przyjdzie. Nawet nasłuchuję trochę dzwonka. On zaraz ma tutaj przyjść. Czy tak wyobrażamy sobie chrześcijaństwo i oczekiwanie? Nie, bo oczekiwać można w działaniu. Nie jestem w zakonie klauzurowym, dlatego moje życie to nie jest tylko i wyłącznie modlitwa. Staram się swoją wiarę przeżywać w działaniu. Modlitwa to jest kręgosłup, a działanie to ciało. Oczywiście nie chcę się tutaj usprawiedliwiać, bo wiadomo, że oprócz aktywizmu trzeba czasami spojrzeć w niebo, aby wiedzieć, po co tak naprawdę działamy, aby to działanie nie było puste. I tego starajmy się nie stracić, abyśmy mieli dobry kręgosłup i na nim trzymało się sprawne ciało działania ze względu na Pana Boga.